Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Słowacji i Węgier na decyzje dotyczące relokacji. Oznacza to, że te decyzje są w mocy. Jeśli chodzi o konsekwencje dla Polski, cały czas aktualna jest sprawa postępowań przeciwko Polsce prowadzonych przez Komisję Europejską za nierelokowanie, za nieprzyjęcie żadnego uchodźcy z Grecji i Włoch. No, trzeba powiedzieć, że ten mechanizm relokacji w pierwszym rzędzie jest elementem pewnej solidarności państw Unii Europejskiej z Grecją i Włochami, z państwami, które doświadczyły bezprecedensowego napływu cudzoziemców ubiegających się o ochronę. No, z drugiej strony nie można powiedzieć w żadnym wypadku, aby ten mechanizm relokacji stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa, dlatego że osoby poddane procedurze są przede wszystkim badane pod kątem właśnie tego, czy nie stanowią zagrożenia. Po drugie, trzeba podkreślić, że te osoby, które mają być relokowane, są to osoby, wobec których zachodzi duże prawdopodobieństwo udzielenia im ochrony.